Dobra. To u góry, tak? No to super. No to dobra, to lecimy. Ja jeszcze teraz przypomnę, bo zacząłem nagrywanie. To jest taka luźna gierka. Za chwileczkę będziemy grać już profesjonalną rundę trzecią, z tego co wiem. Grupowa faza, tak? Tak, tam już chyba będzie, no albo grupowa faza. Nie, mi się wydaje, że to już są fazy grupowe, że oni już będą w grupach. Kurde, to my tutaj będziemy siedzieć do rana. Tak? To teraz, moi drodzy, musicie przygotować sobie tak. Dobre jedzonko. Chipsy. Chipsy, cola, Life Soda i Bon Cola. McDonald's. Ja nie jem takich rzeczy, ja piję. Ja piję. A to jest twoje. Wiecie, czy się ten tampon tam zanurzył? Wiem, bo ja go zatopiłem. Dokładnie. Patrz, gdzie jest Kuba. Ej, to on już jest. Kuba, no to podpinaj. To ja tylko sobie tą taśmą łapię, żeby mi się nie rozwiązało. Żmij urodził się w butelce i jeszcze nie wyszedł. Tak mogło być. To już będzie grupowe UU. No, bo za chwilę będzie faza grupowego UU. Podaj mi klucz łukowy. No i moi drodzy, taka gra z Priestem, no. Powiem wam, że nawet fajne są takie spotkania, bo jest to taka troszkę odskocznia od tych zwykłych zwykłych jakichś drabinek, zmagań turniejowych, rankedowych. No tak, ale generalnie wiesz, o co chodzi, na rankedach czy na jakichś turniejach takich, tam na wyższego szczebla. To są cały czas te same deki, a tutaj generalnie ludzie przychodzą, można powiedzieć tak brzydko, z ulicy. To znaczy, tak naprawdę nie wiemy, jakim dekiem gość będzie grał. I to jest fajne, bo to zaskakujące jest. Ej, powiedziałem coś chyba mądrego. To jest fajne, bo jest zaskakujące. Bo zaskakujące jest. Ma plany! Wielkie plany! O, ale to było dobre, ale to było dobre. Moi drodzy, Bran zbufował tutaj dziewczynkę i zobaczcie, jakie value. Za jeden many 9-9. To jest właśnie poszukiwaczka przygód. Ludzie wam uciekli. Nie. Ludzie są na dole. Właśnie kamerka zaraz będzie uruchomiona z dołu. U góry specjalnie zawsze jest puste miejsce. I tam jest nawet napis, że jest rezerwacja. Aby po prostu kogoś nie kusiło. Bo... kabel kradną. Tam poleciała pani. Tam poleciała pani właśnie. Wszyscy teraz serca znowu. Popękały serca. Dokładnie. Dziewczynka UU. Moi drodzy, no luźna gierka. Szkoda, że Soul nie ma takiej koszulki jak ja, bo przynajmniej wyglądał tak, wiecie, bardziej Hearthstone'owo. Ale taka informacja, słuchajcie, dla was wszystkich. Mam nadzieję, że takie eventy będą częściej organizowane. I no jest szansa, że gdzieś niebawem może w innej części Polski. Nie wiem, gdzie nas zapraszacie. Może nas zapraszacie do Warszawy, może do Krakowa. Takie na luzie. Jest, moi drodzy, możliwość spotkania, przyjechania nie samochodem, tylko pociągiem, tramwajem, autobusem, taksówką, wypicia piwka i zagrania sobie tutaj. Spotkania, pogadania. To jest najfajniejsza rzecz. Ale to będzie dobre, ale to jest lethal, moi drodzy, to jest bardzo lethal. Do Białegostoku, do Wołchocka. No i tutaj luźna gierka, moi drodzy, zakończona w tym momencie. Pan Jeverlys wygrał. Jeverlys wygrał. Dobra, to my, moi drodzy, teraz wyjdziemy z tego pojedynku. Żeby wam udowodnić, jak Soul musiał się postarać wczoraj, przepraszam, to pokażę wam. To jest nowe konto. Konto specjalnie stworzone właśnie na tą zabawę. Soul wczoraj musiał przejść samouczek. Musiał przejść samouczek, ja tutaj powinienem mówić. Musiał przejść samouczek i podobno siedział do pierwszej w nocy i mówi: Bonkol, serio, muszę 5 walk zagrać, żeby móc w ogóle tutaj zapraszać ludzi. I siedział i przypominał sobie. To jest ważne, bo są po prostu, wiecie, niektórych kart w ogóle nie zna. Ale udało mu się i zaprosiliśmy tutaj wszystkie osoby. My może sobie przeskoczymy teraz na scenkę numer... Bonkol, już prawie jestem. Jaka? Scenka numer 2? Próbuję tak. Rozpiskę dla nas zdobyć, bo to jest bardzo ważna ta rozpiska. Rozpiska jest bardzo. Tak? Są ogłaszane już grupy i za chwileczkę mam rozpiskę dla nas. Dobra, dokładnie. Dobra. Się nam ją w jakiś okej. Okay. Może na kartce, najlepiej jakbyś mi ją jakoś... Ja wam coś pokażę, bo ja w ogóle tutaj przyjechałem. Gdzie ja mam moją... O, mam. To jest takie profesjonalne podejście, moi drodzy. Patrzcie, jestem już przeźroczysty. Będzie zaraz, będzie, moi drodzy, ogłoszone. O nie, się zepsuło. I się zepsuło. Nie, tak nie wolno. No niestety, green screen 2 na 10. Wszyscy piszą 2 na 10.
Okej, okay, udało się. Wszystko załatwiłem. Bonkol. Tak? Czy czat już jest rozgrzany do fazy jest, grupowej? Jest chyba rozgrzany. Musimy się zamienić, bo ja muszę z prawej strony normalnie tutaj wszystko robić. Dobra. Chcemy sprawdzić, czy działa ta kamerka na dole? Chcemy sprawdzić. A jest podłączona w ogóle? Nie. To daj mi to. Ja idę zobaczyć, co oni ogłaszają, bo ja też bym chciał wiedzieć, co potem... Moi drodzy, oni ogłaszają, a ja z wami zostaję. Nigdzie nie uciekam. Tylko po prostu nurkuję pod komputer. A to dlatego, że muszę podpiąć kabel jeden. Tak to niestety jest. Ale my znamy te imprezy i to tak zawsze jest na imprezach. Zawsze się coś zepsuje. Czekajcie. O! Nie, uciekł mi kabel. Gdzie on jest teraz? Taka gimnastyka. Wyobrażacie sobie, że do Euro RTV musiałem biec po kabel? Co green screen? Coś się stało z green screenem? Co oni te głupie miny robią? Dobra, czekajcie. Widziałem tych kolesi, jak robili głupie miny. Aha, to nie tak miało w ogóle być. Dobra, już wiem, jak to miałem zrobić. Miałem to zrobić tak. Tak, dajcie mi sekundę. I chyba będzie. No, kurde, ale światło to mamy średnie, co? No tam niestety na dole jest taki... Przepraszam za green screena. Dobra, jest. Na dole mamy... To jest knajpa, tak jak wygląda na dole. Tu po tej stronie, pokazuję palcem, są te schody, które widzieliście. Tu się schodzi na dół, bo nie mogę palca pokazywać, bo green screen coś dziwnie łapie. No i na dole widzicie, są stoły, ludzie siedzą, jedzą McDonalda czy pizzę, nie wiem, pachnie tam bardzo dobrze. Tak to właśnie wygląda. Wyłącz dźwięk z tej kamerki? Nie, bo to jest taki, wiecie, to robi taki klimat, taki gwar. Wydaje mi się, że jednak ten dźwięk z tej kamerki jest ciszej, nie? No tak, tak jest karczemny klimat. Nie no, nie, nie za światło, tylko wiecie, my mamy na górze, żeby mieć taki widok, jaki mamy na górze, to my mamy wywalony ogromny ten, ogromny... Gwar z głośników, dokładnie. Co? Gwar z głośników puściłem. Dobrze? Nie wiem, musiałbyś na streamie zobaczyć, ale wydaje mi się, że dobrze, że jest taki, wiesz, taki... No tak jak tam. Coś tam sobie gadają, nie? No jest. No, no i teraz ogłaszają. Wiesz co ogłoszą zaraz? Co ogłoszą? Że będzie grubo. Że będzie grubo, tak? Ci jedzą tam pizzę, patrz. Ludzie mówią, że ciemno. No, no to jest lokal, nie? Nie wiem, czy wyszliście kiedyś z domu wieczorem, ale tak właśnie wygląda lokal wieczorem, nie? Jak w Wiedźminie, dokładnie. Ja muszę was przeprosić. Czy ty, Bonkol... No we, to weź mi tu też podaj coś. Witamy was w ogóle serdecznie bardzo na live'ie dzisiejszym. Ja bym tak mógł zrobić. Karczmarzu, polej! I czekaj, weź tak ten okol, no. Chodź, zrobimy stenkę. No. Tak. To popustny się spustał. Nie. O. O tak, oj, nie mam. Karczmarzu, piwa, bo mi się skończyło. Już panie, biegnij. Polano! Wywar! A czemu mi dałeś pusty? Bez tulei. Przecież to jest mój, kurde, tamten. Jeszcze raz. To musisz jeszcze raz. Karczmarzu piwa. Jaki wywar? Najpyszniejszy piwny. Nie żaden inny. Z tuleja miłości. Cicho, kurde. Bardzo dobre. Jak to dobrze komentować prywatnie turniej Hearthstone'a, nie? Bo on że każdą głupotę możesz powiedzieć. Nie mogę, przepraszam za Bonkola, no ale co mamy zrobić? Co z takim Bonkolem zrobić? Czy oni już się tam, dobra, moi drodzy? Czy oni już się tam szykują? Miałeś się dowiedzieć, za ile będą grali? W tym momencie na dole ogłasza pani, chodzi? No, aha. Z czego ty się śmiejesz? Ale to nie jest jak Drunskim, bo nie jest Drunskim.
Ludzie, przecież ja samochodem jestem. Ty masz takie same kluczyki jak ja. Nie zdradzaj. Nie zdradzę, nie pokazałem. Pokazałem tak. Nikt nie wie teraz, czy BMW, czy Mercedes. Coś tam, napisy jakieś, czekaj. Czat, spam, kappa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kurde. Dobra. To co, przełączę z powrotem na ten, na naszą tutaj tą. Przełączę z powrotem na nasze tutaj klimaty smoczego oka u góry. O! O, przepraszam, trochę za wcześnie przełączyłem. Ej, ja bym musiał mieć takie piwko bezalkoholowe z taką pianką. Uuu, ale by to było. To by było dopiero. Ja nie mogę jeszcze, wiesz. Dwóch kamerek się nie da, wiecie, to nie... Co ja wam będę mówił? Avermedia. Avermedia. Avermedia, już sami wiecie o co chodzi, nie? Oni już się rozkładają, dobra moi drodzy. Ja idę się zapytać. Idź się ja robię przerwę i lecimy z tymi, bo to oni się już tu rozkładają. Weź ich tam trzymaj. 3 minuty tylko, 3 minuty dzisiaj, bo dziś tylko z Polacy.